Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Według świętego Jana niewiara jest grzechem. Wyraża się ona w nieprzyjęciu tego, który przychodzi z wysoka, nieuznaniu Jezusa za Boga. Żydzi inaczej sobie wyobrażali Mesjasza. Oni mieli własne rozumienie, dlatego Jezus był dla nich nie do przyjęcia. Dramatem jest zamknięcie się człowieka we własnych wyobrażeniach na temat Boga. Stąd już jest bardzo blisko do postawy zgorszenia, która zaowocowała skazaniem Jezusa na śmierć. Zgorszenie mające swoje źródło w naszym rozczarowaniu się Bogiem prowadzi do oskarżeń, które owocują. Owocują czym? Odrzuceniem Pana Boga. My odcinamy się od Niego, ponieważ On nie pasuje do naszego myślenia o Nim. Albo też On nie spełnia tego, o co Go prosimy. Wtedy też pojawia się zgorszenie. Wiara jest uwierzeniem Bogu na słowo. To jest akt największego zaufania. Jezus swoje słowa popierał cudami wskazującymi na to, że jest Synem Bożym. Żydzi nie mieli tych znaków za pochodzące od Boga, lecz od diabła. Zobaczmy, tam gdzie nie ma wiary, pojawia się złośliwość, cynizm, próba podchwycenia Jezusa na słowie, skompromitowania Go, ośmieszenia. Ośmieszenia ewidentnego dobra i prawdy. I takie postawy, które prezentują w tej Ewangelii Żydzi, to są postawy demoniczne. Odpowiedzią Jezusa na zatwardziałość serc ludzkich jest oddanie życia. Zło nie poświęca się, nie jest zdolne cokolwiek stracić dla dobra drugiego. Oddanie życia jest wyrazem miłości Boga. Tego znaku Żydzi również nie rozumieli. Nadal nie jest on rozumiany przez wielu ludzi. Przeżywamy czas męki Pana Jezusa, Jego śmierci, a wielu nie rozumie, że to wszystko On uczynił dla mnie. Problem polega na tym, że człowiek chce zrozumieć moc Boga, Jego mądrość i posłuszeństwo Ojcu. Ale zobaczmy, że zrozumienie Pana Boga jest próbą jakby panowania nad Nim. My chcemy znać odpowiedź na każde pytanie odnoszące się
do Jezusa, czy nie jest to grzech pychy? Rozumiemy tyle, ile On sam chce nam objawić, chce wyjaśnić. Nie my określamy czas objawienia się Boga, lecz On jest Panem czasu. Podobnie jak Jezus czyni to, co Ojcu się podoba, tak człowiek, który chce chodzić śladami Jezusa, powinien ten sposób postępowania uczynić swoim.